Jest rok 1987. Dokładnie 23 listopada 1987. To brzmi jak Wołoszański. XXI wiek. Na świat przyszedł Patryk. Jak się urodził, to bardzo płakał. A jak płakał? Mamusia więc dała mu smoczka. Ale smoczek mu nie smakował. Wypluł smoczek i znów płakał. Mamusia więc dała mu mleczka. Ale od mleczka zdecydowanie wolał banany. Jak się do tego dostać teraz? Oczywiście Patryk nie zawsze dojadał do końca, za to bardzo często płakał. A jak płacze Patryk? A wiecie czemu płakał? Bo go wszystko swędziało, bo nie był myty. Postanowił się umyć. Wziął gąbkę i tak sobie umył twarzyczkę, klatę, jajeczka. Jak już się umył, zrobiło mu się strasznie zimno. Mamusia postanowiła założyć mu na noc czapeczkę. Założył więc sobie czapeczkę i zasnął. A gdy spał, to strasznie chrapał. Jak chrapał? I tak spał, a jak rano się obudził, to znów płacz. I płakał, i płakał. Mamusia znowu dała mu mleczka. I pił sobie mleczko. Tutaj główną rolę odgrywa mamusia, ale nie chcę wspominać, co robił przez te 3 dni. Jak się urodził Patryk, tata. Może nie piszmy tego w kalendarz, bo było super. Po prostu tatuś to przeżył i jest dzisiaj z nami. Brawa dla taty. Nasz malutki Bobas dorastał, zdjął czapeczkę. I przyuważył, co robi tatuś. A tatuś, kieliszeczek jakiś, brandy czy koniaczek? Jak tata, to i ja, no nie? Tak postanowił Patryk posmakować i przechylił swój pierwszy kieliszek. I po tym kieliszeczku miał taką fazę, że postanowił iść na dyskotekę. Założył swoją dżokejkę. Co postarzyło go jakieś 2 lata, a może i 3. I poszedł. Na dyskotece tańczy. Jak tańczy?
zarośnięty w dżokejce poznał piękną dziewczynę. Postanowił się ogolić. Mówi, pójdę do niej. Zaprosiła mnie, muszę ją odwiedzić. Posmarował się pianeczką. Pianeczka coś nie tego jest. Jest. Posmarował się pianeczką. Wziął w rękę maszynkę i jechał pod noskiem. Pod brudką. Gdy już się starannie ogolił, wytarł się ręczniczkiem. Postanowił wyrwać się do swojej wybranki, którą poznał na dyskotece. Mówi do niej, odwiedzę ją, powiem, co do niej czuję. Podchodzi do drzwi. A tam wychodzi tato pani młodej, oczywiście w tajemnicy. Czego ode mnie chcesz? Dzień dobry. Bardzo taktownie. Do kogo przyszedłeś? Do pana córki. Wejdź, synu, musimy to wyjaśnić. Co chciałbyś jej powiedzieć? Że jest najpiękniejszą kobietą na świecie i że kocham ją szalenie. A co masz dla mnie? 2 litry. Powiedz mi, skąd ją znasz? Ten szczegół pomijmy może w dniu dzisiejszym. A nie poznałeś jej na dyskotece? Dobrze, Patryku, a jak ma na imię twoja wybranka? Malwina. Jeszcze raz powiedz mi, co chciałbyś jej powiedzieć? Że jest najpiękniejszą kobietą na świecie i że bardzo ją kocham. Stary, i po to cały ten cyrk, żeby wreszcie te słowa wydusić? Brawo.